W trakcie przygotowania szkolenia, tak wygląda nasze szkolenie, takie cykle właśnie z naszymi, naszą młodzieżą, z tymi wszystkimi klasami prowadzimy. Najlepsze osoby wybieramy do tej drużyny, która reprezentuje naszą szkołę na corocznych tych zawodach pierwszej pomocy. Sprzęt, który tutaj mamy, jest pozyskany właśnie z projektu unijnego. Także dlatego chwalimy się tym, że to również pochodzą środki Unii Europejskiej. Bardzo prosta pozycja w tej chwili, taką pozycję, że stosuję. Stabilna, może przez 2 godziny nawet leżeć taka osoba w takim stanie właśnie, kiedy jest nieprzytomna, ale zachowane są parametry życiowe. Z tym, że trzeba pamiętać, żeby głowa była odchylona, prawda? I jeżeli byłaby sytuacja, kiedy byłoby wymiotowanie, to wiadomo, będzie to na zewnątrz, nie zakrztusi się ta osoba poszkodowana własnymi wymiocinami. I teraz, jeżeli również przewiduje się dłuższy okres czasu, powinniśmy przykryć, powinniśmy przykryć taką osobę w zależności od warunków atmosferycznych, gorąco, zimno, śnieg, deszcz. Sportowcy bardzo często używają takiego koca po konkurencji, kiedy kończą konkurencję, biorą taki koc. W tej chwili można zobaczyć właśnie, oglądając transmisje sportowe. O tak. I teraz, jeżeli minęła minuta, trzeba byłoby sprawdzić parametry życiowe, czyli zewnętrzną stroną dłoni, nie wewnętrzną, a zewnętrzną. Zewnętrzną dłonią pokazać proszę. Zewnętrzną stroną. Czyli nie, ale tu. No bo jeżeli chodzi o to, co koleżanka pokazywała, czyli jak najbliżej policzek, prawda, osoby leżącej, no w tym przypadku będzie to ciężko klęknąć, przyłożyć policzek, najlepiej zewnętrzną stroną dłoni, prawda, o. I ja wyczuwam też tutaj nad swojej własnej dłoni jest wyraźne odczucie powiewu, powietrza, prawda, oddechu. Proszę bardzo, jeżeli Państwo macie pytania, pytać, jest okazja, prowadzimy.